Witam wszystkich, niedziela, poranek. Jesteśmy na kopaniu z grupą Lagerta, niedaleko miejsca, które się nazywa Whitchurch. Przechodziła tutaj rzymska droga. Tutaj widzicie, macie Sema. Siema. Kawka. Jest darmowa kawka, herbatka, jakby ktoś się chciał napić. W Anglii na komercyjnych kopaniach dbają o nas, żebyśmy mieli luksus. Chciałem wam przedstawić prowadzącego grupę Wikinga, ale nie mogę go namierzyć. Jak spotkam, to nagram. No to co, zapraszam do dzisiejszego odcineczka. Może będzie na grubo, chociaż tego nie możemy przewidzieć, co ziemia da. No i widzimy się w następnym ujęciu. Jo. Pytaliście, jakiego sprzętu używamy na wykopkach, więc wam pokażę. Wykrywacz Equinox 800 od Minelaba. Tutaj Przemo chodzi z ORX-em od XP. Do tego torba na znajdki firmy Garrett. Marchewa, czyli pinpointer od XP. Do tego mamy dodatkowe, oczywiście, łopaty Evolution Pro. Jak widzicie, no nie widzicie, bo jest w błocie. Tutaj jest BNQ Pro. To jest łopata tania, ale robi robotę. Do tego mamy rzeczy takie jak, no wiadomo, rękawiczki, digerek, żeby w dołku wykopywać rzeczy. Pudełeczko na monetki, na znajdki. Wodę, żeby popryskać monety z błota na szybkie czyszczenie. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. Czasem używam drona. Dzisiaj nie brałem, miało padać, a jest ładna pogoda. No to widzimy się już teraz, już chyba przy pierwszym dołeczku, nie? Jo. There were 40 of you, but I've had some people who started throwing up on journeys here, and then we wanted breakfast with some waiting because they thought breakfast was not booked for it. Anyway, start again. There's a cafe on site, fantastic food, fantastic breakfast, fantastic food full stuff, lovely coffees, teas, hot chocolates, whatever you want. Open until 4 o'clock this afternoon. Anybody got pets? They've got a pet shop that's got all different treats and that for your dogs. So now we'll start on the digging. We've got a field here that's been in the same family. This family's been for the last 25 years and a family before that for 100 years plus. Not believed to have been detected. Już jestem na polu przy pierwszej znajdce, zaraz wam ją pokażę. Ogólnie za dużo sygnałów nie ma i są ciężkie warunki. Zobaczycie sami. No jest trochę błociście, nie klei się to, ale patyki wystają, ciężko się macha. No a co do mojej pierwszej znajdki, no to mamy dość dużą kulę muszkietową. Jak wiecie, ja lubię je kopać. Zawsze mnie cieszą. No ale tak jak mówiłem, nie ma lekko. No ale z drugiej strony nie ma miękkiej gry. Więc szukamy dalej. Yo. Patrzcie, coś takiego mi wyszło. Nie mam pojęcia, co to jest. Janczarek. No to nie jest janczarek. Jest. Nawet masz dziurkę. Może janczarek, ale jakiś, kurczę, ciężki strasznie, chyba że ziemią tak napchany. No trzeba by przeczytać. No możliwe, że to jest janczarek. Ma kształt. Jest patynka. Trochę to lat ma. No dobra, no w końcu jakaś ciekawsza znajdka, bo na razie nic nie wychodzi ciekawego. Dobra, lecimy dalej. Chyba coś znalazł, Kolo. Nagrywam go tylko po to, żeby wam pokazać, jak nie machać cewką.
Dobra, niech sobie chłopak. Na bezrybiu i rak dobry. Guzik tym razem. Arseniak. No, słuchajcie, pole nie rozpieszcza. Kopię same blaszki. Jakieś nawet wam tego nie nagrywam, bo nie widzę sensu. Ale dobra, guzior. Lecimy dalej. Bo co innego zrobić? Patrzcie na to, sygnał jak dzwon. I taki caps lock wychodzi. Już chyba czwarty taki, ale postanowiłem to nagrać, bo... No sorry, nie? Nie wiem, od czego to jest. Od starego mleka? Coś w tym stylu. No trochę tego tutaj wychodzi. Ale nie po to przyjechaliśmy. Dobra. To jazda. Ja pierdzielę. Jest moneta, patrzcie. Kurde, w końcu. W końcu krągłość. To nawet jak jest teraźniejsza, to się cieszę. Chyba 2 pensy będą. To nawet nie jest stara moneta, ale jest moneta. Po tylu godzinach łażenia. Kurde, młoda Elka, no to będzie coś nie starego. No ale kurde, jest moniak, nie? Po tylu, kurde, trudach. Normalnie, żeby się cieszyć z takiej monety, to już jest przesada, nie? No ale cieszy. Dobra, idę dalej. Nagrać jak kopię coś konkretnego. Dobra, macie na żywo. Co tu dzisiaj się dzieje na tych polach? No co się dzieje? Ja bym tu w nieparlamentarnych słowach określił, co tu się dzieje, ale... Jest w miarę ładny sygnał, ale dzisiaj jest tych sygnałów ładnych dużo, a gówno wychodzi. Delikatnie, ale akurat jest okazja. Dobra. Macie na żywo, jak to się dzieje. Sprawdź, czy w ogóle się nagrywa. Tak. Nagrywa. Coś znowu małego, jakiś badziew. O, upadło jeszcze. To będzie to. Kurde. Miałem w ręce i spadło. Tu? Fibulk? No dobra, patrzcie, mam to w ręce. Kurde. Co to jest? Blaszka. Już przed chwilą myślałem, że mały żywy. A ja myślałem, że fibulkę znalazł. No i dobra, no kopiemy takie rzeczy, widzicie, kurczę. Niestety. Jest jak jest. Kat. Taka ciekawostka, na komercyjnych kopaniach zazwyczaj macie takie wiadro, gdzie możecie się opróżnić ze złomów. I właśnie to zrobię. Dzisiaj nic nie znalazłem oprócz złomu, tak szczerze mówię. No ten Kimball, ale dla mnie to też jest złom, nie? Wyrzucam go. Kurczę, tam Przemo Oryx już schodzi. Przemo Oryx nie wyrzuca złomu, bo on nic dzisiaj nie znalazł. Ja się trochę pozbędę, bo później to wyrzucam. No patrzcie, no wyrzucam. Ogólnie wyrzucam monety z poprzednich kopań, bo... Tutaj ładny srebrny guzik, ale to tylko guzik. Tak, trochę się uzbierało śmieci z zeszłego kopania. To się zdziwiam, że takie fanty ktoś wyrzucił. Dla mnie to złom. Schodzimy z pola. Pogoda przynajmniej dopisała i tyle dzisiaj wyszło z tego kopania. Dobra, zrobimy jakieś jeszcze małe ujęcie przy samochodach, no i to by było na dzisiaj. No i koniec już po kopaniu, przebieramy się. Jest jak jest, no. Są dobre, są złe kopania, ale trzeba pokazywać wszystko, jak jest. Wiecie, zastanawialiśmy się, czy w ogóle wrzucać te filmiki, ale wrzucimy. Żebyście widzieli, że my nie jeździmy tylko na dobre kopanie i kopiemy dobre fanty. Chcielibyśmy, ale tak nie jest, jak tutaj mówi Przemu. Takie są realia, no.
wiesz, chcieć a móc to... Chcieć a móc, kurwa. No i to by było na tyle, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za uwagę, zapraszamy. Na kanały. Na kanały, na kolejne odcinki. Zostawcie subka, jak chcecie. Lajka. Komentarz taktyczny i tyle, no. Co tu dużo się rozwijać, no. Wracamy na tarczy. Tak. Niestety. Ale co? Jest jak jest. Kurde. Nie dzisiaj to jutro, nie dzisiaj to za tydzień. Dokładnie, pole nierówne, za tydzień pojedziemy na pasturkę. W końcu pasturka, już nie trzeba będzie chodzić po błocie. No zapraszam, tak czy inaczej. To do usłyszenia. That's all, folks.